Przy świątecznym spotkaniu witam Państwa Robert Dzięba, a nasz gość wójt gminy Kołobrzeg, Włodzimierz Popiołek. Witam Pana redaktora, witam wszystkich szanownych Państwa. Jest przygotowany do odpowiedzi na kilka pytań, a zaczniemy od tego, na czym skończyliśmy ostatnio. Był tu radny Tomasz Szafrański, który zarzucał Panu niegospodarność w zakresie kempingu Biała Mewa. My o Białej Mewie rozmawialiśmy sobie, a tu się nagle okazuje, że chyba 300 tysięcy poszło gdzieś tam sprzed nosa gminie, Panie Wójcie. 300, no to już kolejna cyfra, która tutaj pada. Natomiast ja myślę, że w tym takim przedświątecznym klimacie proponuję nie wchodzić tak głęboko w te szczegóły. Nie, żebym mi się bał, natomiast wejście w nie wymaga dużych rozważań, a szkoda tego czasu. Myślę sobie, że odniosę się tylko tak, że było tam tak wiele, nierzetelnych informacji, tak wiele, żeby nie powiedzieć minięć się z prawdą, żeby nie powiedzieć właśnie, no tego słowa nie chcę właśnie użyć, że skomentowanie tego jest nawet trudne. Ja potraktowałem te 300 tysięcy, a proszę pamiętać, że dochodzi podatek od nieruchomości, jako no, dobrą informację, można powiedzieć, dla gminy, dlatego, że w tej chwili mamy do dyspozycji na przednówku kolejną kwotę 300 tysięcy, którą możemy przeznaczyć na przykład na zakup sprzętu, a taki mamy zamiar. Dla ratowników, bo im troszeczkę brakuje, czy też dla tego naszego klubu żeglarskiego. Przypominam, że mamy wspaniałą imprezę na przełomie lipca-sierpnia. Trzeba troszeczkę ich doposażyć. Pisaliśmy ostatnio o rozpoczęciu sezonu żeglarskiego. No dokładnie. I nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu, natomiast mówię, w tym przedświątecznym takim no, szczególnym czasie to tylko spuentuję to tak, że no... Jest mi przykro, że razem z takimi życzeniami miłych chwil podaje się taką intencyjną, że wójt no, zasłużył na negatywną ocenę. Moje spostrzeżenie jest takie, że ja wykonuję swoje obowiązki co najmniej poprawnie, a już na pewno nie na ocenę negatywną. Myślę, że to wszyscy Państwo ocenią. Szkoda natomiast czasu i Pana redaktora, i naszych mieszkańców, i organów do tego, żeby to analizować. Myślę, że jeżeli tego typu materiał trafi do tych rzeczonych organów, to oni będą mieli z czego się pośmiać. No ale rozumiem, ale Panie Wójcie, to okej, to tylko skończmy jedną rzecz, że miliona czy tam pół miliona złotych no nie mógł Pan wziąć za to, tak? W przetargu. Znaczy, no bo to chodzi o to, że straciliście, mogliście sami zarobić tyle kapuchy. Nie. No właśnie, nic bardziej błędnego. Pan redaktor akurat jest ekonomistą i to z doktoratem, z tego co wiem, więc doskonale wie, że najlepszym weryfikatorem jest rynek. Rynek odpowiedział na pytanie, ile jest warta dzierżawa ta właśnie tegoroczna i on odpowiedział, że jest warta 300 tysięcy. Jak pamiętamy, było 4 oferty, ta była najwyższa. I dlatego ja tutaj śpię spokojnie, bo no, nie ma lepszego weryfikatora. A to pół miliona, ja szczerze powiem... Podobno w budżecie tyle było. Ja nie prześledziłem nie od 2014 roku. Nie było ani takich wpływów, nie było ani takich zysków, o których Pan tu mówił, ani takiego kosztu, o którym Pan tu mówił. Pan redaktor będzie też uprzejmy może dointerpretować. Ja sam sprawdzić. Właśnie, jednak chyba bym musiał prosić, żeby wyjaśnić różnicę między dochodem netto, a czystym dochodem na przykład. Nie? Ja to jako przedsiębiorca wieloletni rozumiem. Był przedsiębiorcą, Pan wie, jak to wygląda. No więc dlatego... No, ale nie chciałbym tutaj jakby no, deprecjonować wypowiedzi, no, ona jest sama się broni albo nie. Jakiejkolwiek kontroli się Pan nie boi w tym Absolutnie, momencie. Proszę Pana, nie. Nawet myślę, że byłoby dla mnie korzystne, gdyby taka weryfikacja miała miejsce. Nie po raz pierwszy, bo pamiętam na przedostatnim spotkaniu też było adresowanie do prokuratury, która rzekomo jakieś śledztwo prowadzi, nie wiem jakie, bo póki co mnie nie wzrywa. A o karuzeli, rozumiem. Natomiast nawet mnie panowie z prokuratury na razie nie wzywali, a jeżeli wezwą, to jestem jakby święcie przekonany, że moje postępowanie jest czyste, dlatego że mówię, ja mogę sobie tak pozwolić i mam taki charakter, że trzymam się prawdy i nie macheruję w niczym, więc nie mam się też czego obawiać. Czyli śpi Pan spokojnie. Śpię spokojnie. Panie Wójcie, wczoraj był Pana kolega, burmistrz Marian Sieracki, rozmawialiśmy o cenach wody. Nie wiem, czy Pan miał okazję oglądać. Tak. Rozmawialiśmy o cenach wody. Jak Pan to oceni? Znaczy, samą wypowiedź Pana Sieradzkiego, a także no, fakt, że
wszystko na to wskazuje, w gminie Kobrzeg będzie się opłaciło więcej. To znaczy... I to podobno, no to... jak, nie wiem, tylko to burmistrz Średzki zauważył, czy pan Szafrański, już nie pamiętam, że Kobrzeg będzie płacił mniej, a wy zapłacicie więcej. To znaczy, wie pan, bo tutaj się we mnie kłóci takie jakby dwie osoby we mnie, więc jedna ta prywatna, która jako pewien rodzaj światopoglądu wręcz uważa, że w jednej spółce podmioty typu gminy, miasto powinni mieć jedną cenę za wodę. Podkreślam, cenę za wodę, tak? Natomiast z drugiej strony ja muszę występować w interesie naszych mieszkańców, czyli i to robię, i na ile skutecznie to się dopiero okaże. Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, do czego odnosił się właśnie pan Szafrański, mówiąc, że nas satysfakcjonowała dotychczasowa umowa. Oczywiście, że tak, mnie też, tylko ją przekreślił ktoś ustawą, to nie myśmy jej zrezygnowali z niej, na przykład czy nasi radni. To jest nieprawda. I w momencie, kiedy narzucono sposób liczenia taryf, od tego momentu ta umowa tak naprawdę przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. I dlatego też, jak chodzi o taryfy, no, jest to temat ciężki do w tej chwili dyskutowania z jednego takiego bardzo prostego powodu, że formalnie, oficjalnie my nawet nie dostaliśmy informacji, jaka ta stawka, jaka ta taryfa dla nas jest. Myśmy na zebraniu wspólników ustalili zasady robienia taryfy. Ja zgłosiłem przeciw z prośbą o wpisanie do protokołu, że my jako gmina Kołobrzeg nie zgadzamy się na to. Natomiast mówię, dalej to jest wszystko w rękach decydenta. Decydentem w tym przypadku są Wody Polskie, które z tego co mam taki sygnał i dlatego nie chciałem podejmować dyskusji ani z panem Szafrańskim, ani w tej chwili, i to nie, że się uchylam przed tą rozmową, ale mamy taką informację, że Wody Polskie będą prosiły o opinię Rady Gmin. A to będzie dobry moment. To jest tak trudny, tak skomplikowany temat, bo tylko rzucę taką jedną informację, że gmina Kołobrzeg wniosła największy majątek do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, tak? Że warto jemu poświęcić wręcz jedną sesję, żebyśmy tak do końca dokładnie to wyjaśnili rzetelnie. Praktycznie w całości pomijając gmach, a biur znajduje się i wodociągi na terenie, ujęcie wody i oczyszczalnia na terenie gminy. Na terenie gminy. I paradoksalnie my teraz ponosimy konsekwencje tego, bo tam w stawkę wpisuje się podatek od nieruchomości i w tym momencie nasza stawka właśnie, jakby ta prognozowana tutaj, domniemana, o tak muszę powiedzieć, bo przecież jej nie ma, nie? Ona być może będzie musiała rosnąć. Ważne jest, jak my to uzasadnimy, jak to uzasadni, mówię, decydent, czyli Wody Polskie. Proszę pamiętać, że oni są na prawach urzędu, więc można powiedzieć, że ministerstwa, tak? Mhm. A panie wójcie, kolejna sprawa, którą chciałem zapytać, dotyczy sprawy związanej z Funduszem Sołeckim, bo ona stanęła na sesji. Jak to się zakończyło? Bo ja mówię szczerze, na tym punkcie poprzestałem oglądanie sesji niestety. To znaczy, to zakończyło się w taki sposób, że postanowiono zrobić Fundusz Wsparcia Sołeckiego, to się nazywa. To jest taka dość subtelna różnica, bo ten Fundusz Sołecki, na niego można pozyskiwać dofinansowania, natomiast w odpowiednim czasie trzeba taką decyzję podjąć, a ten Fundusz Wsparcia Sołeckiego w zasadzie jest to finansowany przez gminę. Okej. Okay. Kolejna sprawa. Ankieta. Bo o tej też rozmawialiśmy. W afiszu ukazała się ankieta. Jakiś odzew pierwszy do pana już dociera? Nie, dlatego że mamy rozstawione te pudła, mamy prośbę do mieszkańców, będziemy to zbierać. Domniemam, że to potrwa pewnie do końca kwietnia. No, ankieta, namawiam naszych mieszkańców do takiej rzetelnej odpowiedzi na te zawarte pytania. Tam również jest ocena wójta i jest to koniec kadencji, więc ja czuję się taki zobowiązany, żeby właśnie o to wszystko prosić, po to tylko, żeby wyciągnąć wnioski, takie rzetelne wnioski, co by można jeszcze poprawić, ewentualnie, mówię, pokazać to i nawet taką informację dać mieszkańcom, którzy wykorzystają to przy na przykład zebraniach wyborczych, w budowaniu programów, co będzie chyba takim istotnym elementem tej kampanii wyborczej, która nieuchronnie tutaj się zbliża.
Nie, no zgadza się, no, kampania wyborcza to jedno, a podsumowanie tego, co się zrobiło, bądź co trzeba zrobić, to tak, drugie, prawda? I taka jest intencja, że podsumowujemy, a materiał jest dostępny, bo przecież my go nie schowamy nigdzie, tylko właśnie pokażemy wszystkim. No tak, również no, kontrkandydatom. Nie, no bo już kiedyś były dyskusje na temat tego, czy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mają prawo coś takiego robić za pieniądze publiczne i mamy tu w Kołbrzegu takie orzeczenie, że sąd stwierdził, że nie tylko, że ma prawo, ale i obowiązek. No więc to się wpisuje w ten obowiązek, myślę, tak chyba dobrze, pozytywnie. Mamy wyniki, jak pan myśli? Nie wiem, tak domniemam. Mówię, że chyba na koniec kwietnia spróbujemy to tak już poukładać. A czy wy poukładacie, ale to już będzie publiczne, czy jeszcze nie? Myślę, że no, nie wiem, czy w następnym afiszu, bo nie wiem, czy tak szybko będzie. Jak pan wie, afisz zwykle dajemy na kwartał raz. Ale na pewno opublikujemy to na naszej stronie. Jeżeli no bo wyniki będą można ciekawe. Będzie prosić pana redaktora, to oczywiście no bez też sami pokażemy. Ciekawi, co no, ja tym sądzą. Bardziej, bo wie pan, no, każdy, kto ma jakąś tam cząstkę władzy, to zwykle popada w coś takiego, że uważa, że on jest dobry, nie? Ale? A weryfikacja to jest niestety właśnie, czy na szczęście, no, poprzez mieszkańców, wyborców. Panie wójcie, kolejna sprawa, tak kończąc, kiermasz wielkanocny odbył się w Dźwirzynie. Tym razem nie na zamkniętej sali, odbył się na zewnątrz, jak wam się udało, bo wiedziałem, że chyba dobrze. Ja myślę, że bardzo dobrze, byłem zaskoczony wręcz, bo fajne stoiska, fajny klimat, zaskoczył nas tutaj dyrektor Urzędu Morskiego, który nas odwiedził z takim zdumieniem, ale był też prezydent Wolski, był też prezydent, sam główny prezydent Janusz Gromek i wiele jeszcze innych osób. Także myślę, że tutaj gmina Kołobrzeg może uznać, że jest to taki fajny punkt, już stały programu tych naszych imprez w skali roku, ich jest, jak pan wie, dość dużo, a ta się wpisała na trwałe i wpisała się tak bardzo fajnie, takim klimatem fajnym i tak troszeczkę zabawy, troszeczkę na poważnie, troszeczkę dobrych życzeń i jesteśmy z tego akurat bardzo, bardzo zadowoleni. Mamy nadzieję, że wszystkie imprezy w tym roku będą nawet jeszcze lepsze niż ta. Jasne. Panie wójcie, okazja do złożenia życzeń, bo nasza dobiega końca. Miejmy nadzieję, że nie będziemy lepić zająca wielkanocnego, ja się tak śmieję. To znaczy, tak. Widzę, że dzisiaj się śnieg już roztopił, no i czego ja bym mógł życzyć? No wiadomo, że wszystkiego tego, co się zwykle życzy przy tej okazji, natomiast dla mnie to święto poza zmartwychwstaniem ma taki element odrodzenia, który wydaje mi się być najbardziej istotny i myślę tak, że życzę mieszkańcom, żeby czy odrodzili się, czy odnowili takie swoje fajne, ciepłe relacje w rodzinach, ale też relacje między nami, no, z tej dużej rodziny, polskiej rodziny, bo tak ostatnio jakby się obserwuje tak troszeczkę polaryzowanie się. Myślę, że powinniśmy iść w kierunku łączenia i tego państwu najserdeczniej życzę. A tak już z takich prozaicznych to życzeń, to myślę słoneczka. Nawet jeżeli miałoby być zimno, to niech będzie to słońce, bo od razu tak człowiek jakoś fajniej, optymistyczniej patrzy na świat i na innych i innym wszystkim dobrze życzy, czyli miłych chwil na przykład. No, a więc proszę państwa, idąc śladem wójta Popiołka, mniej o polityce przy stole wielkanocnym rozmawiajmy, wtedy będzie nam na pewno lepiej. Ja lubię rozmawiać o polityce, nie ukrywam tego. No, ja muszę, ale z kolei nie wiem, czy lubię. Bo pan ma w tym wprawę, ja dużo mniejszą. Ale... jest chyba tak źle. Proszę państwa, życzę w takim razie wesołych świąt wójt Włodzimierz Popiołek. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie, dziękuję ślicznie państwu. Wesołych, wesołych, wesołych świąt.